Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który nagrywałam już 2 lata temu i bardzo on Wam się wtedy spodobał, bardzo się przyjął, dziękowaliście mi za ten filmik wielokrotnie, był on też właśnie oglądany w zeszłym roku i stwierdziłam, że zrobię upgrade tego filmiku, taką nową wersję z racji, że minęły już 2 lata, a mianowicie moi drodzy, w tym odcinku przedstawię Wam 100 pomysłów na prezenty świąteczne, mikołajkowe, urodzinowe w okresie świątecznym, jak kto woli. Przygotowałam listę 100 rzeczy, które w ostatnim czasie mogłyby się przydać wielu osobom. Są to rzeczy z różnych półek cenowych, możecie je dostać za 20 zł, możecie je dostać za 100 zł, nawet czasem za kilka stówek. Także naprawdę znajdziecie z każdej półki cenowej. Są też to takie prezenty bardziej obvious, bardziej oczywiste, typu właśnie biżuteria, skarpetki albo coś w tym stylu, ale są to też takie rzeczy, które są bardziej wyszukane, które mogą się przydać bardziej specyficznym typom osoby. Oczywiście zapraszam Was też na poprzedni filmik, link znajdziecie w opisie, a my bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek i zostawcie łapkę w górę, bo już niedługo na tym kanale będą się pojawiać vlogmasy. Pierwszym pomysłem na prezent świąteczny jest to naszyjnik, ale nie jest to zwykły naszyjnik, tylko jest to naszyjnik, w którym jest ukryte małe zdjęcie, które możecie tam dodać, możecie wybrać jakie tylko chcecie zdjęcie i będzie ono widoczne tylko, gdy zerkniecie do środka naszyjnika. Uważam, że jest to naprawdę słodki prezent i ja na przykład jak dostała taki naszyjnik od chłopaka, dziewczyny, mamy, taty, koleżanki, to ja nosiła go cały czas, bo jest to przede wszystkim coś takiego sentymentalnego i coś, co możecie mieć jakieś wspomnienie zawsze przy sobie. Drugim pomysłem na prezent świąteczny jest to, wydaje mi się, coś, co już odchodzi trochę w niepamięć, ale wciąż dużo osób to kolekcjonuje, zbiera, a mianowicie jest to płyta ulubionego wykonawcy, album. Może to być płyta zarówno w takiej wersji CD, jak i taka, taka puszczana z gramofonu, duża płyta. Także to zależy od tego, kto co preferuje, ale mi się wydaje, że jest to naprawdę spoko opcja na prezent. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma taki swój bardzo ulubiony album. Ja na przykład miałam taki swój ulubiony album, dostałam go od mojego kolegi i cieszyłam się bardzo. Mimo to, że ani w moim laptopie, ani w moim samochodzie nie ma wejścia na płytę CD, to fajnie jest mieć to zachować jako pamiątkę i może kiedyś pokazać jakimś dzieciom albo jakimś pokoleniom dalszym, że kiedyś coś takiego istniało jak płyta CD, bo coraz bardziej od tego odchodzimy. Trzecim pomysłem na prezent świąteczny jest to coś bardziej oczywistego, czyli książka. Pamiętajcie, tylko głupki się nie cieszą z książek. Nie no, oczywiście sobie żartuję, ale ja na przykład uwielbiam czytać książki i mogę Wam polecić kilka książek. Jeżeli wybieracie książki dla dziewczyn, to polecam na przykład książki Colleen Hoover. Jeżeli wcześniej na przykład dziewczyny nie były przekonane do czytania, to taka książka właśnie tej autorki, czy to będzie It Ends With Us, czy Ugly Love, czy moja ulubiona November 9, nie ma znaczenia z racji, że naprawdę te książki wciągają. Natomiast jeżeli jest to bardziej, a jeszcze bardzo fajną książką, którą polecę dla dziewczyn, jest Rodzina Monet. To jest chyba jedna z takich moich top ulubionych książek. Bardzo mi się podobała, z niedługo wychodzi druga i trzecia część, także warto kupić. A jeśli chodzi o facetów, to ja mogę bardzo polecić książki Remigiusza Mruza i jest to m.in. Behawiorysta, jest to cała seria Behawiorysta, Iluzjonista i jeszcze tam jakaś trzecia, której akurat nie czytałam. Listy z zagrobu, też bardzo, bardzo fajna książka Remigiusza. No i w sumie dla facetów to tyle, bo ja czytam takie bardziej babskie książki. Ale jestem pewna, że coś znajdziecie. Empik ma dużo fajnych książek polecanych. Czwartym pomysłem na prezent świąteczny są to kamienie, ale nie chodzi mi o takie wielkie kamienie ogrodowe albo coś w tym stylu, tylko chodzi mi o minerały, tak? Teraz jest dość głośno o kamieniach i w ogóle i wydaje mi się, że jest to naprawdę spoko pomysł na prezent, jeżeli ktoś naprawdę jest tak wciągnięty w to. Na przykład wierzy w takie rzeczy jak przyciąganie, afirmacja, jakieś różne energie i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko prezent. Dowiedzieć się, jaki ta osoba ma znak zodiaku i po prostu kupić na przykład kamień dopasowany do tego znaku zodiaku. Numer 5 jest to projektor gwiazd, który robi oczywiście niesamowity efekt w pokoju i fajnie jest dostać, wydaje mi się, coś takiego. Ja dostałam coś takiego na prezent i bardzo się z tego ucieszyłam. Numer 6 jest to pluszak, ale nie mówię tutaj o jakichś takich małych misiach, tylko na przykład jakichś takich gigantycznych miśkach, do którego fajnie jest się przytulić. Ja na przykład mojej przyjaciółce wyobrażam sobie dać na przykład takiego wielkiego misia, jak nie ma chłopaka. Wydaje mi się, że spoko prezent. Numer 7, słuchawki bezprzewodowe z kabelkiem, słuchawki nauszne, douszne. Teraz są bardzo popularne te nauszne od Apple'a, ale nie tylko. Na pewno coś znajdziecie, także szukajcie. Ja na przykład mam bardzo do polecenia takie mini słuchawki JBL-a. One są naprawdę super. Numer 8, pielęgnacyjne kosmetyki do włosów, zwłaszcza dla dziewczyn, które lubią dbać o włosy.
Pod numerem 9 znajduje się jakaś fajna obudowa na telefon z jakimś ładnym wzorem, może z jakimś zdjęciem stworzonym przez Was, jest pełno stronek. Na pewno coś znajdziecie, gdzie można wklejać jakieś różne swoje fotki na case'y i to też byłoby fajne, takie urocze, uroczy taki prezent. Numer 10 to jedna z bardziej oczywistych rzeczy, czyli po prostu jakaś ładna, świąteczna, duża świeczka. Pod numerem 11 znajduje się jakaś bluza, najlepiej duża, oversize'owa, cieplutka, żeby były na zimne wieczory. Pod numerem 12 znajduje się kurtka i może to być różna kurtka, jeżeli na przykład rodzice chcą postawić na jakąś taką droższą kurtkę, którą wiedzą, będą wiedzieli, że będzie im ciepło dzieciom. To są różne przykłady, jedną z popularniejszych kurtek jest The North Face, jestem taki, ale są też naprawdę różne inne zamienniki na takie kurtki, także to też Wam polecam. Pod numerem 13 znajdują się wymarzone buty. Na pewno każdy ma swoją wymarzoną parkę. Jeżeli macie troszkę większy budżet, można kupić czy to Dunki, czy Jordany, czy na przykład Blazery, czy na przykład jakieś ładne New Balance. To są naprawdę buty, które można znaleźć w niskiej cenie, a są naprawdę prześliczne i mega wygodne. Kolejna forma biżuterii, którą polecam, to jest naszyjnik, troszkę z wyższej półki cenowej, ale ostatnimi czasy bardzo popularny i jest to naszyjnik z Vivienne, z takim jakby, z taką planetą, ale ta firma ma również do zaoferowania wiele innej biżuterii i ogólnie tutaj chodzi o po prostu naszyjniki, jakieś ładne, z jakimś ładnym wzorem, jak dacie dziewczynie naszyjnik, to będzie go nosiła do końca życia, zaufajcie mi. Jakiś cool case na AirPodsy, bo AirPodsy bardzo często potrafią upadać, gubić się, a jak będą miały takie porządne, silikonowe na przykład opakowanie, to łatwiej jest je znaleźć w torebce, to po pierwsze. Po drugie, na pewno mają mniejsze ryzyko uszkodzenia, no i po trzecie wyglądają dużo ładniej. Numer 16, gry planszowe, jest masa fajnych gier planszowych, na przykład w Empiku, w jakichś księgarniach, a to jest też fajny sposób na spędzenie później wieczoru, na przykład po Wigilii albo w Mikołajki, fajnie można sobie z kimś pograć. Pod numerem 18, personalizowane słodycze, można na przykład kupić jakieś czekoladki, bądź jakąś jedną czekoladę, lub też M&M'sy, które można personalizować, to jest naprawdę bardzo fajna opcja na ten taki mniejszy budżet. Numer 19 to bilety na koncert ulubionego wykonawcy. Numer 20, jak nie znacie danej osoby i nie wiecie, co im kupić, to najlepszą opcją będzie karta podarunkowa do jakiegoś sklepu typu na przykład Empik lub TK Maxx. W takich sklepach można naprawdę znaleźć wszystko i jest to dość uniwersalna opcja. 21 to bon na tatuaż, jeżeli wiecie, że dana osoba waha się i chciałaby coś zrobić, ale brakuje mu tego takiego popchnięcia, to możecie po prostu im zafundować bon na tatuaż. Taka sama opcja na przykład z bonem na kolczyk lub bon na takie diamenciki na zębach. Teraz też to jest dość popularna opcja. Po prostu można sobie na zęby nakleić takie malutkie diamenciki, cyrkonie i wtedy to trochę wygląda jakbyście mieli aparat, ale jest to takie ładne zdobienie. Dajcie znać, czy w ogóle coś takiego Wam się podoba. 24. Zestaw do robienia hybryd. Czasy są jakie są i jednak wydawać co 3 tygodnie bądź co miesiąc 150 zł na paznokcie to jest lekki wydatek, a jeżeli na przykład zafundujecie danej dziewczynie bądź też chłopakowi taki zestaw do robienia hybryd, to jest to duża oszczędność dla tej osoby. 25. Okulary przeciwsłoneczne to bardziej już na okres taki wakacyjno-wiosenno-jesienny, ale w zimę też się czasem zdarza słońce lub takie bardzo jasne niebo i myślę, że okulary zawsze się przydają. Teraz wchodzimy taką bardziej strefę dla sportowych freaków i pierwszą moją taką propozycją są gumy do ćwiczeń. Dobrą opcją też będzie jakiś fajny shaker. Wygoda to podstawa, więc buty do biegania czy też buty do ćwiczeń wygodne, porządne, naprawdę będą super opcją. Albo też ciężarki, to też jest fajna opcja, jakieś hantelki, takie może 5-kilogramowe, albo może takie z nakładanymi jeszcze dodatkowo ciężarkami. No i wiadomo, jeżeli chcemy już polecieć na grubo, no to fajną opcją jest też bon na siłownię. Karnet na siłownię, kupon, cokolwiek. Pod numerem 30 jakiś fajny, mniejszy lub większy głośnik, zależy jaki macie budżet. Jeżeli ktoś marzy, żeby zagrać na jakimś instrumencie, to warto mu zainwestować w takie coś i pomóc mu po prostu w rozwoju. W dobrych cenach można znaleźć tanie ukulele bądź też jakiś flet. Pod 32 znajduje się jakaś torebka. Jeżeli macie większy budżet, to może być na przykład, wiecie, to są teraz takie bardzo popularne torebki z literką D, są srebrne, czarne, w różnych kolorach, także wydaje mi się, że to był fajny pomysł. Ale wiadomo, w sieciówkach czy też w Victoria's Secret naprawdę też można znaleźć troszkę tańsze torebki, a również fajne jakościowo i ładne. Kolejną opcją oświetlenia, jak wcześniej był projektor gwiazd, to teraz takie LEDy, jak na przykład są za mną. W ogóle chciałam zmienić ich kolor, żeby było bardziej świątecznie, na jakiś może zielony albo czerwony,
Ale mój pilot się rozładował i jedynie kolor, jaki był, to ten, który był wcześniej ustawiony. Także wybaczcie, ale wydaje mi się, że też fajny efekt. Fajną formą oświetlenia jest teraz dość popularna taka sunset lamp, która robi takie światło jakby zachodu, takie kółeczko. To jest też fajna opcja do robienia zdjęć. Na okres zimowy czapka, nie taka z daszkiem, tylko taka czapka na głowę. Fajne oferuje The North Face lub też Stassi na przykład. 36, butelka z filtrem lub też po prostu bidon. On jest z troszkę droższej półki cenowej z racji, że jest to hydroflask, czyli butelka, za którą nigdy w życiu bym nie dała takiej ceny, ale byłam na wyjeździe i po prostu potrzebowałam czegoś, ale można znaleźć też dużo fajniejsze i lepsze bidony, czy też termosy, czy też butelki termiczne, lub też butelki tak z filtrującą wodą. Trzeba pić wodę, każdy musi pić wodę, więc to będzie prezent dobry dla każdego. Teraz wchodzimy w taką sekcję kosmetyków i przygotowałam dla Was kilka takich popularnych kosmetyków, które są troszkę z wyższych półek cenowych, które mogłyby być dobrym pomysłem właśnie na prezent dla dziewczyny bądź chłopaka, który lubi się malować. Pierwszym pomysłem to jest błyszczyk od Diora, który robi efekt takich mokrych ust. Oczywiście również takie błyszczyki można znaleźć w drogeriach. Ten słynny róż od Rare, nie mogłaby go tutaj zabraknąć. Ja na przykład go nie mam, ale słyszałam same pozytywne opinie o nim. Ja za to mogę Wam polecić troszkę tańszy, ale również bardzo fajny róż z Milka. Dużo kosmetyków pielęgnacyjnych bądź też maseczek mogą być przechowywane w lodówce, przez co jest to taki efekt chłodzenia i podobno wtedy działają lepiej. Więc można na przykład kupić danej osobie taką mini lodówkę na kosmetyki. To jest też spoko pomysł. Nietypowy, ale spoko. Pod numerem 40 oczywiście skarpetki. Mogą to być takie grube, świąteczne skarpetki albo takie po prostu wysokie, na przykład z Nike'a, czy Adidasa, czy Pumy. Pod 41 znajduje się tote bag, czyli taka duża materiałowa torba, która będzie spoko do szkoły, na uczelnię, do pracy, żeby przechowywać sobie tam jakieś jedzenie, czy też po prostu, żeby mieć tam jakieś rzeczy. Wydaje mi się, że ta torba jest naprawdę spoko. Można znaleźć takie szyte ręcznie, które mają jakieś ładne wzory, albo takie po prostu zwykłe, na przykład białe. One też będą spoko, jest to bardzo fajna opcja. Pod numerem 42 perfumy. Oczywiście to jest jedno chyba z typowych takich prezentów świątecznych. Ja bardzo polecam te perfumy Dior lub na przykład te perfumy z Victoria's Secret. Kolejnym bardzo fajnym kosmetykiem jest puder z chudy. Ja go mam od bardzo dawna, jest bardzo wydajny, a robi świetny efekt taki po prostu takiego retuszu. Także będzie fajny dla dziewczyny, która interesuje się makijażem lub też chłopaka. Nie dyskryminujemy. Pod numerem 44 zestaw do kąpieli, jakieś kule, żele, balsamy, wszystko co chcecie. Numer 45, czyli coś, w czym jestem autentycznie zakochana i jakby mi to ktoś kupił, to moje serce należałoby do tej osoby, czyli kwiatki z Lego. No przecież to jest coś wspaniałego. 2 lata temu na prezent świąteczny dostałam lampkę solną, o którą sama zresztą poprosiłam i wydaje mi się, że to był jeden z lepszych świątecznych prezentów i dalej ją mam i robi świetny efekt, taki klimatyczny, jest po prostu przepiękna. Pod numerem 47 jakieś ładne poszewki bądź też puchate poduszki. 48 wielki, ciepły, puchaty koc. Pod numerem 49 piżamowy zestaw, spodenki, koszulka, bądź też jakiś sportowy stanik i na przykład jakieś długie spodnie. To zależy tylko od Was. Mieliśmy koce, mieliśmy poduszki, ale super opcją byłaby też świąteczna pościel. Pod numerem 51 znajduje się coś, co jest teraz turbo na topie, czyli UGI, czyli mega, mega, mega cieplutkie buty na zimę. Ja UGI uwielbiam, co prawda teraz aktualnie ich nie mam, ale kiedyś kupowałam je co roku, jak byłam młodsza, jak mi stopa jeszcze rosła, znaczy wtedy jeszcze mi rodzice je kupowali, jak byłam młodsza, a stopa mi bardzo marzła i te buty były naprawdę zbawieniem. Może nie są najpiękniejsze, ale na pewno są mega ciepłe. Pod numerem 52 fluffy, cieplutkie kapcie. 53 opaska na głowę do makijażu. Pod 54 jakieś ładne, delikatne, a może troszkę mocniejsze, odważniejsze, sztuczne rzęsy. Są takie zarówno z wyższej półki cenowej, jak i niższej, na pewno znajdziecie coś. Pod numerem 55 kubek. Pod numerem 55 jakiś ładny, z ładnym motywem kubek. 56 portfel. Pod numerem 57 aparat, który wywołuje zdjęcia, Instax, czy też jakiś Polaroid. Pod numerem 58 jednorazowy aparat bądź też analog. 59 maseczki na twarz. 60 jakieś ładne spinki do włosów. 61 jakaś porządna, która nie niszczy i nie wyrywa i nie ciągnie włosów. Szczotka. Pod numerem 62 jakiś bucket hat. Może być taki bardziej materiałowy, porządny. Może być też taki bardziej puszysty, fluffy. Pod numerem 63 jakiś sentymentalny breloczek, może to być na przykład z jakąś literką, bądź też z jakimś zdjęciem, da radę też stworzyć takie breloczki,
nie mogło zabraknąć pod numerem 64, tylko oczywiście dla pełnoletnich alkohol. 65, no jak mieliśmy alkohol, to dobrym pomysłem byłby też zestaw do robienia drinków, taki barmański. Pod numerem 66 bukiet czekoladek, czy też bukiet jakichś żelków lub herbaty. Jest to, wydaje mi się, bardziej kreatywny pomysł niż zwykłe kwiatki i można się nim dłużej nacieszyć. 67, mgiełka z Victoria's Secret. Jest po prostu dziesiątki pięknych zapachów. Na pewno znajdziecie ten, który będzie Wam pasował i możecie na przykład wręczyć swojej dziewczynie. 68, neonowy napis. Teraz naprawdę można zrobić piękne neony na zamówienie. Może to być tylko, co tylko sobie wymarzycie, co tylko chcecie. I dać to jako za prezent, żeby ta osoba mogła sobie powiesić w pokoju. Jest naprawdę super. Fajnym pomysłem jest też jakiś plakat jako dekoracja wnętrz, na przykład ulubionego artysty, czy też jakiś ulubiony obraz, bądź rzeźba. Pod numerem 70, roller do twarzy. Lub też kamień do masażu. On się nazywa guasza na przykład, taki. Pod numerem 72, kosmetyki pielęgnacyjne. I tutaj na przykład mogę Wam polecić The Ordinary, które nie dość, że mają piękne opakowania, to jeszcze naprawdę skuteczne kosmetyki. 73, masaże do ciała, mieliśmy do twarzy, do ciała również się przyda, na przykład taki antycelulitowy. Pod numerem 74, ekspres do kawy. Jeżeli komuś w domu brakuje ekspresu do kawy, to warto kupić. 75, parownica, zajmuje ona mało miejsca, na pewno mniej niż żelazko, a naprawdę działa cuda i można nią fajnie i szybko wyprasować rzeczy, na pewno przyda się wielu studentom. Satynowe gumki typu scrunchie do włosów. Każdy wie, że ładowarki do telefonu gubią się zawsze i potem oskarżacie każdego o to, że to on właśnie zabrał tą ładowarkę. Okazuje się, że to ty nie brałeś, tylko ją pożyczyłeś, później odłożyłeś ją w jakąś miejsce i ona zniknęła. Dlatego najlepiej, żeby nie było problemu, kupcie komuś ładowarkę. Jeżeli ktoś ma bardzo artystyczną duszę, to może warto go popchać jeszcze bardziej w tym kierunku i kupić mu na przykład sztalugę i farby. Kolejnym pomysłem jest ramka na zdjęcia, gdzie będzie to mogła osoba sobie wkleić właśnie jakieś Wasze wspólne wspomnienia lub możesz to zrobić za nią i od razu wywołać i włożyć zdjęcia do tej ramki. Pod numerem 80 jakieś lustro, na przykład takie na ścianę, bądź też takie do postawienia lub na przykład takie w formie toaletki, które oświetli Wam twarz podczas makijażu. Lub też sama toaletka, jeżeli jesteście rodzicem i Wasze córki, bądź też Wasi synowie lubią się malować lub potrzebują po prostu miejsca, gdzie będą trzymać ich rzeczy, kosmetyki, to toaletka jest dobrym wyborem. Coś takie bardziej ozdobne, ale również może się przydać. Jest to radio, ale nie takie typowe, możecie się bardziej postarać i tutaj trochę do tego przysiąść, bo można znaleźć naprawdę piękne radia vintage. Kolejnym fajnym pomysłem, jeżeli ktoś chce się rozwijać, jest na przykład lightring. Do robienia selfie, do nagrywania filmików z makijażem, czy też do nagrywania jakichś innych filmików, lightring będzie spoko pomysłem. Nietypowym, ale również fajnym pomysłem są kroksy. Stają się one coraz bardziej popularne, bo wydaje mi się, że ludzie w końcu zaczęli zauważać ich wygodę. Jakaś gra na konsolę, czy też komputer. Odtwarzacz do płyt winylowych, czyli tak zwany gramofon. Bądź też same płyty winylowe, ale to już wspominałam na początku, tylko wtedy to chodziło mi dokładniej o CD, teraz mi chodzi bardziej o winylowe. Jakiś ładny sweterek, ciepły, czy też golf. Mieliśmy portfel, ale już ludzie teraz nie noszą tak często gotówki, dużo więcej osób nosi karty, a więc cardholder też będzie spoko pomysłem. Mieliśmy ramkę na zdjęcia, ale album na zdjęcia to też jest coś, gdzie można przechowywać wspomnienia na wiele, wiele lat. Również mieliśmy Instaxa czy też Polaroida, ale przydałyby się też wkłady, a jeżeli na przykład wiecie, że ta osoba już ma taki aparat, to polecam kupić jej wkłady, bo one są naprawdę drogie, schodzą bardzo szybko i później nikomu nie chce się na nie wydawać pieniędzy. Można kupić również statyw, a dodatkowo do statywu można dokupić też taki pilocik, którym można klikać i robić zdjęcia z pozycji siedzącej, nie trzeba ustawiać na telefonie timera, także to jest też mega wygodne. Jeżeli dana osoba ma jakiegoś pupila, to dobrą opcją będzie też zabawki, czy też jakieś ubranka dla tego tatlego właśnie zwierzaka. Są też różne maty węchowe, czy też lizmaty, jakieś zabawki, które można przesuwać. Znajdziecie pełno zabawek, a jeżeli wiecie, że danej osobie najbardziej zależy na danym zwierzątku, to na pewno ona się ucieszy, jeżeli dostanie coś, co będzie przeznaczone dla tego zwierzątka. Nawilżacz powietrza, gdy powietrze jest bardzo suche, naprawdę taki nawilżacz powietrza potrafi zdziałać cuda. Ranki takie specjalistyczne do masażu twarzy czy też ciała. Taki bloczek malutki do jogi czy też rozciągania się, jeżeli dana osoba lubi sport. Cieplutki szlafroczek, to jest to. Taka bardziej obvious rzecz, którą bardzo często chłopaki kupują swoim dziewczynom na święta, to jest to paletka cieni. Powerbank, bo to się zawsze przyda.
Ludziom rozładują się zegarki, telefony, słuchawki, po prostu wszystko, więc warto mieć przy sobie takiego powerbanka. I ostatnim pomysłem jest rysik do tableta lub sam tablet. Jeżeli dana osoba lubi rysować lub zajmuje się grafiką, jeżeli macie duży budżet bądź jesteście rodzicami i chcecie coś kupić większego dla swojego dziecka, tablet, jeżeli nie, jeżeli macie mniejszy budżet, rysik do tableta również się przyda, jeżeli dana osoba ma tableta. No i moi drodzy, to były wszystkie moje pomysły na prezenty świąteczne. Tak jak widzieliście, były naprawdę różne produkty. Część z nich tańsze, część z nich droższe. Są to też niektóre z nich prezenty, które możecie dokupić po prostu do swojego prezentu, jeżeli czegoś Wam brakuje. No naprawdę starałam się tutaj być taka bardzo, bardzo obiektywna i patrzeć na to wszystko po prostu tak, że każdy może znaleźć coś dla danej osoby, dla chłopaka, dla dziewczyny, dla mamy, dla taty, dla siostry, dla brata, dla córki, dla syna. Cokolwiek tylko chcecie, znajdziecie na pewno w tej liście. To nie podchodźcie do tego tak bardzo jakby wąsko. Jeżeli na przykład mówię Wam bryloczek, to nie chodzi o na przykład bryloczek z wieżą Eiffla, tylko naprawdę teraz w internecie można znaleźć setki fajnych rzeczy. Wystarczy trochę do tego usiąść i poszukać. Dlatego nagrywam ten filmik wcześniej, żebyście po prostu mieli na wszystko czas, żeby poszukać, poznajdywać. Ja staram się też znaleźć takie zdjęcia, żeby po prostu Wam tutaj powklejać, żeby Was trochę jeszcze zainspirować. To tyle tak naprawdę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Także zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i widzimy się już niedługo na Vlogmasach. Do zobaczenia i cześć!